wszystkim trzymającym go na kciuki i wręcz przeciwnie, wesołych świąt. Smacznego jajka i twardej kiełbasy. I nie damy się. Nie damy się. Dzisiaj zmartwychwstały świąteczne śniadanie. A gdzie masz te jajka, Grzegorz? To jest wyczyn. To jest wyczyn, proszę bardzo. Pisanki są. Nie bez kozery jest profesorem. Sam. Potrafi się bawić. Na Spielberga nie czymś ze sobie walną. Ale tu proszę. Gotowy element. Masz do żarcia. Kuchnia pod chmurką na Spitsbergenie. 7 godzin marszu. 7 godzin marszu. Testujemy liofilizaty. Mario. Arktyczna grupa demonstracyjna. Jak również testowa. Który najlepszy? Najlepsze są ziemniaczki. Tavelancha. Tak, natomiast w paru innych wprowadzilibyśmy chętnie modyfikację za drobną opłatę. Nie prowadzimy daleko, bo tu nie jest ziemniaki. Tak. Tylko ziemniaki. Tylko jedna opcja, ziemniaki. A reszta? Nie widać różnicy? Średnio, średnio. Natomiast makaron chcielibyśmy zmodyfikować w następujący sposób. Boczuś, najlepiej od Piotra. Żółty serek. I można jeszcze zaprawić śmietankę. Pyszna carbonara. Dziękuję, to powiedziałem ja. A brakuje ziemniaków. Proszę. Ostatni komentarz. Smakują naturalnie. Pozostałe średnio. Smakuje tak jak alkohol. Ta grupa mówi szczerze, bo nie mamy sponsorów. Grzechu, a ty? Tobie co najbardziej smakowało? Na razie nic mnie nie zachwyciło. Piotrek? Ja jestem bardzo niewymagający, biorąc pod uwagę to, co jadłem nad Bajkałem, i wszystko smakuje. Aczkolwiek dosypałbym czosnku przede wszystkim i słoniny z Wolszczyzny. O, wybór. Najlepiej smakują nam spaghetti z dodatkiem boczku. Oczywiście. Bądź słoniny. Słuchaj, szyzny trzeba dodać. Powiedzieć trzeba, że podwójna porcja Travel Luncha. Kurwa, czy mi się tu nie zmieści? Jest zdecydowanie większa niż podwójna porcja Leo Fooda. I trzeba również powiedzieć, że legendarny smak Leo Fooda jest mitem, a nie faktem. Smakuje mniej więcej tak samo jak wszystkie inne liofy. Czyli średnio. Jeśli nie jest dodatkowo przyprawiony albo okraszony czymkolwiek. Tak tutaj na naszej kuchni polowej możemy podsumować liofy. Ale i tak dziękujemy bardzo, że te liofy są wyprodukowane i że nie musimy jeść konserw turystycznych. Prawda, Mario? Oczywiście, pyszny zastrzyk energetyczny. Ale widzimy pewne modyfikacje. Słuchajcie, kto będzie chciał pić kawkę? Co? Po 16 dniach na Svalbardzie jedzenia liofów takich czy takich nadal nie widzimy specjalnej różnicy. Gotujemy na primusie. Przemiana materii jest w porządku. Sugerujemy producentom dodanie przypraw, które byłyby w woreczkach, aby można było sobie przyprawić te liofy, bo generalnie trudno nam rozróżnić
Mexican dish, od beef stroganoff i od bolognese i kurczaka z makaronem i no i tak to właśnie wygląda.